Czym dla Pana jest nowoczesny patriotyzm? Przede wszystkim wydaje mi się, że to takie dobre połączenie tego, co było przed nami, z tym, co dzisiaj jest jakimś wyzwaniem. Mnie się sprawy związane z patriotyzmem kojarzą najpierw z takim otwartym myśleniem o przeszłości. To znaczy z szacunkiem dla ludzi, którzy byli przed nami. Ale dla ludzi, nie dla grup, statystyk, nie dla jakichś, powiedziałbym, wyobrażeń, tylko dla konkretnych ludzi, którzy byli przed nami i którzy byli tacy sami jak my. No i wreszcie, wydaje mi się też, że współczesny patriotyzm to też jakby taka postawa na co dzień, to znaczy przyznawanie się do polskości i w ojczyźnie, i za granicę. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś pracowałem na czarno w czasach studenckich w Holandii i przy pierwszej wypłacie ten szef po prostu zapłacił mi za dużo. Ja to szybko przeliczyłem, no było to zaskakujące, bo to no, dla studenta to zawsze kasy jest mało. No ale ja jestem Polakiem, przeliczyłem to i oddałem mu resztę, bo powiedziałem, że za dużo zapłacił. No on mówi, świetnie zdałeś egzamin. To był egzamin, się okazało, ale myślę, że też to, ten Holender potem mówił, że Polacy są najlepszymi pracownikami, najuczciwszymi, tylko trzeba ich normalnie traktować. I jak od nas jest różne takie opowieści, że za granicą to wszyscy kradną czy coś, no to jest też pytanie do każdego z nas, czy jak jesteśmy za granicą, to potrafimy się zachować. I wreszcie już ostatnia rzecz, wydaje mi się, być Polakiem to też trzymać się tych wartości podstawowych. To znaczy dla mnie te wartości podstawowe to jest wiara w Boga, ale wiara żywa. Nie tylko taka na zasadzie jakiejś tam ceremonii. To chodzi o to, żeby na co dzień żyć tym, co Ewangelia wskazuje. To jest też wielki element polskiej historii. To wreszcie też właśnie ta znajomość polskiej historii i kultury. No i próba też dzielenia się z tym nie tylko w pracy, ale na przykład w wychowaniu swoich dzieci. Czy mógł Pan nazwać się nowoczesnym patriotą? Co do tego, jak siebie nazywać, nie wiem. Wolałbym, żeby ludzie, którzy ze mną pracują, przebywają, jakoś zechcieli to ocenić. Zawsze wydaje mi się, że ocena samego siebie powinna być na końcu, bo nie wiem, czy potrafię być obiektywny. Na pewno się staram i wydaje mi się, że to w ludzkim rozwoju niezwykle istotne, żeby człowiek się starał dorastać do pewnych spraw. Pewnie daleko mi do tego, ale jeśli podkreślam jeszcze raz, myślę o ludziach i tych bardzo znanych, i tych bardzo skromnych, o których prawie nikt nie wie, czy nie wiedział, a którzy swoją codziennością i w czasie próby, i w czasie, gdzie trzeba było już nie walczyć, ale budować, zdali egzamin, to wydaje mi się, że jest do kogo równać, jest jakby kogo naśladować. A już co do mojej osoby, to już pół biedy. Ważne, żeby było, i wierzę, że jest we mnie takie pragnienie dążenia do czegoś ważnego, do jakby nawiązania do tych wyjątkowych ludzi, którzy także tutaj na ziemi ostrołęckiej, choćby po zakończeniu wojny z Niemcami, przez wiele lat walczyli o prawdziwie niepodległą Polskę i dla których budujemy to muzeum. To jest ciągle taka nieodkryta jeszcze karta, ale wielu naprawdę najważniejszych historyków mówi, że ziemia ostrołęcka była ziemią wyjątkową. I dobrze, jakbyśmy mieli dumę z tego, co się tutaj działo. I przez wiele wieków, ale także już w wieku XX po zakończeniu, tak zwanym zakończeniu II wojny światowej, bo wiadomo, że dla Polski się wojna nie skończyła. Pragnienie niepodległości i walka, i śmierć, i ofiara życia za prawdziwie niepodległą długo po 1945 roku jeszcze się tu dokonywało. Dziękuję.